Buongiorno, buongiorno ze słonecznej, upalnej Italii. My dzisiaj spędzamy dzień w Neapolu. Za moment jedziemy na zakupy. Ja, Massimo i jego siostra. Mamy, słuchajcie, taką listę rzeczy do kupienia, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że przyjechaliśmy samochodem, więc będziemy mogli więcej zabrać. Poza tym jest też w okolicy apteka, którą chcę odwiedzić ze względu na fajne marki kosmetyczne, które podobno się tam znajdują. Więc mam nadzieję, że uda mi się coś kupić. Także zabieramy Was ze sobą i jedziemy dzisiaj do centrum. Zatrzymaliśmy się na małą przerwę i zobaczcie, jaka piękna pizza neapolitańska właśnie do nas przyszła. To jest pizza Danieli z mozzarellą di bufala i pomidorkami. A to jest moja tradycyjna margherita, chciałam powiedzieć mozzarella di bufala. Tak, mozzarella di bufala i margherita. I czekamy jeszcze na pizzę Massimo. I już jest pizza Massimo, czyli pizza frita. Pizza frita. Massimo, pokaż, jaka jest w środku. Tak, co no. Tu jest? Co tam mamy w środku? Taką pizzę zjecie tylko w Neapolu. Prawda? Na zakończenie naszych dzisiejszych zakupów przyjechaliśmy do outletu La Reggia i zobaczymy, może tutaj też uda nam się zrobić jakieś zakupy. Grane lody włoskie. Ta-da! Gira. Stai cucinando? Stai facendo? Dzisiaj, Massimo, tak. Gotovo. Ty dzisiaj gotujesz? Tak. Nie Daniela. A co będziesz tylko robić? Tylko ja. Moja specjalita, królik. Królik? Si chiama coniglio alla ischitana. Alla cacciatura, va? Coniglio alla cacciatura. Con spaghetti? Linguini? Normalmente si fa col bucatino. Si chiama bucatino al sugo di coniglio, però a me il bucatino non mi piace e lo faccio con i linguini. Zobaczcie na te piękne papryczki. Ostre. Capito? No, pachnie.
czyli przygotowanie dzisiaj do kolacji, którą robi Massimo. Proszę bardzo, tutaj mamy gotowy sos właśnie na bazie królika, do którego zaraz będzie wrzucany makaron. A tutaj jest mięso. Amore, ma abbiamo cambiato pasta. Come? Daniela vuole la pasta corta. Czyli będą rigatoni. Rigatoni vuole Daniela. La pasta corta. Giulia, ciao la mamma. Buongiorno, buongiorno, kochani. Buongiorno, buongiorno, witam, cześć. Ostatni dzień naszego plażowania. Naprawdę? Tak. Dlaczego? No tak jest. Dlaczego? Życie, kochani. Skończą się wakacje pomału. Więc słuchajcie, postanowiliśmy, że dzisiejszy dzień spędzimy znów w Kumeya Beach Club. I właśnie tam się wybieramy. Będziemy, w planach jest leniuchowanie, będziemy leniuchować i nabierać siły na podróż powrotną do domu. Niestety, wakacje kiedyś muszą się skończyć. Dlaczego? Koniec wakacji. Ludzie robimy jeszcze 2 miesiące. No właśnie. Tutaj piękna pogoda, 30 stopni, a w Polsce jesień. Zimna? Jesień. Zimna? Tak, otumno. Tak? Zimno. Mamma mia. Katastrofa. Katastrofa. Watch the sun go down over the same old town, like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars, like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night. Słuchajcie, przygotowania do podróży w trakcie, pakowanie walizek, oczywiście torby, cała masa. Jutro rano zapakujemy samochód, ale powiem wam, że w kuchni dzieją się za to cuda. Ostatnia kolacja przed naszym wyjazdem, tutaj wspólnie z całą rodziną, a jutro ruszamy dalej w trasę. Patrzcie na to! Co to jest? Świeże wongole. Wongole? Mhm. Wongole? Proszę bardzo, czyli mamy świeże małże. Daniela przygotowuje tutaj pomidorki do sosu. Proszę bardzo, w różnych odcieniach. Pomarańczowe, żółte i czerwone. A Massimo co tutaj robi? Kroisz kalmary. Sto tagliando i calamari. Facciamo una bella frittura di pesce dopo. Czyli będą smażone świeże kalmary. E gamberi. Czekajcie, a tutaj mamy krewetki. Proszę bardzo. Widzisz? No bo tak to nie widać. O, dobra, no, mamy to. Pesce fresco. Per ultima serata insieme. Alla fine dell'estate. Sì. Cognac vacanza. A dicembre.